Janowice. Tu mieszka Gplay. Jest on youtuberem i kręci filmy na YouTube. Pewnego dnia jego przyjaciel opowiada mu o tajemniczym przejściu przez kocioł. Razem postanawiają przez nie przejść. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i właśnie jadę na swoim skuterku do mojego przyjaciela, ponieważ podobno ma dla mnie super wiadomość. Jestem ciekaw, co mi chce powiedzieć. Ogólnie chciałbym na dzisiaj nagrać jakiś mega kozacki filmik. Nie mam pomysłów, a on mi często bardzo w tym pomaga. I zobaczymy właśnie, co mi dzisiaj powie. Mieszka tutaj, naprawdę on ma super chatę, zobaczcie jak ogrodzona. Już widać, naprawdę tutaj ma dobre ogrodzenie. Skrat po prostu, które się nie da zniszczyć. Nie da się zniszczyć tego zwykłym kilofem. To są niezniszczalne rzeczy. Dlatego on jest naprawdę obeznany w takich tematach. Pukamy. Puk, puk. Antonio, jesteś? O! Siema, siema, Gplay, jak tam u ciebie? Siemanko. Co, chcesz kawkę może? No o, kurczę, chodź, pewnie. Dobra. Ja w ogóle sobie tutaj spróbuję kawkę. I jestem bardzo ciekawy, słuchaj, mega podekscytowany. Co ty za dzisiaj za newsa masz dla mnie? Bo kurczę, tak mówiłeś mi przez telefon, że ja byłem pod wrażeniem, ale dokładnie nie wiem, o co chodzi. Normalnie mega kozacki news dla ciebie jest. Wiesz co, my mega lubimy przygody. O, nowy skuterek, wow, jaki ładny, wow, wow. Ostatnio zakupiłem, kozak. Słuchaj, chcesz się karnąć, czy masz swój? No, jasne, słuchaj, karnę się, wow, o, patrz, strusie, dobra. Dawaj, nie przejdź tylko strusiu. No gdzie, dobra, dobra. Gdzie jedziemy ogólnie, co? Słuchaj, jedziemy w tamtą stronę. Pamiętasz, co ci mówiłem o tej wiedźmie, co mieszka koło mnie po prostu? Kurczę, ona jest straszna, ja o niej słyszałem dużo, wiesz co, nieciekawych rzeczy. Ja bym, kurczę, się wolał nie zbliżać do jej domku ogólnie. Słuchaj, podobno tam w środku jest kociołek, przez który można przejść do innego świata. Rozumiesz to? Serio? Magiczne przejście w kociołku? Tak, tego jeszcze nie słyszałem, tajne. Słuchaj. Ale tak. My się w ogóle nie dostaniemy chyba do jej domu. Zobacz, kurczę, jakie tu są lasery. Lawa, słuchaj. Ona, kurczę, naprawdę ma bardzo dobrze ogrodzony ten dom i my nie damy rady tam raczej wejść, wiesz, Antoni? Wiesz co, mi się wydaje, że na pewno sobie da radę, przecież jesteś taki odważny, tyle filmów nakręciłeś o takich różnych w ogóle rzeczach superowych, a teraz masz mega okazję nakręcić film z udziałem milion wyświetleń o tajnym przejściu w kociołku, rozumiesz to? Kurczę, ale masz jakiś pomysł, jak my się tu przedostaniemy? No w sumie... Na pewno ten laser, kurczę, mocno bije, bo wolę się tam nawet nie zbliżać, kurczę. Czekaj, spróbuję, czekaj. No, dawaj. O, jeszcze nie, ale pół życia zabiera, to jest mega koksu. No ej, to kurczę, słuchaj. Co, jakoś na parkurze trzeba by wbić no, tutaj, co? No, ty jesteś mistrz. Parkura, Gplay, tutaj przejdziesz, patrz, pykniesz, po prostu pykniesz tam. A czemu i mówisz w liczbie pojedynczej, ty nie idziesz ze mną, słuchaj, ja sam tam mam iść? Zapomniałem czegoś z domu, zapomniałem tych, a niestety zapomniałem mieczy, ale mam dla ciebie coś. Ja mam mieczyk, kurczę, masz? Ja w ogóle mam taki właśnie żelazny, nie za dobry, no ale jest. Nie za dobry, ale słuchaj, spoko, ja mam przygotowane miecze, to pójdę do domu, tylko wziąć i przyjdź za chwilę, a ty już tam idź, masz tutaj taką klatkę, co możesz na wiedźmę, bo nie wiem, czy jest w domu, słuchaj, nie wiem, musisz sprawdzić. Mam pułapkę po prostu, na nią po prostu tak, zastawić, tak? Tak, jakby była, to zastaw na nią pułapkę, a ja za chwilę, ziomeczku, wracam i razem po prostu się tam przejdziemy do tego kociołka, no. Dobra, to na razie. Kurczę, ja nie mogę. Słuchajcie, wiecie co, tak wam szczerze powiedziawszy, powiem, że zawsze jak jest jakaś niebezpieczna akcja, to Antoni się musi wycofywać i mi się zdaje, że on po prostu się stykał. Ja nie mogę, ta wiedźma ma tam jakieś ochroniarzy nawet, ale ja się ogólnie niczego nie boję, słuchajcie, skoczymy. O nie, kurczę, nie doskoczyłem, ty! Ale ta lawa w ogóle mi nie zabiera obrażeń, czy wy to widzicie? Aha, ha, przeszedłem, kurczę, na drugą stronę, jestem po drugiej stronie. Gdyby Antonio to zobaczył, kurczę, on się stykał, on zawsze, kurczę, penia i ucieka, jak jest właśnie coś niebezpiecznego. O nie, kurczę, jakiś ptak, zostaw mnie, kurczę, ptaszysko jedne. To jest jakiś feniks chyba, ja cię nie mogę, jakiś szybki jest, kurczę, zostaw mnie, feniksie. Dobrze, że mnie nie podpala, kurczę, mocny jest. Ja nie mogę, ja z tym mieczykiem, to ja nie wiem, czy ja tobie dam radę. Dobra, pokonałem Feniksa Wiedźmy. Już jest, kurczę, pół sukcesu, słuchajcie. Musimy znaleźć właśnie wejście w ogóle do jej domku. O nie, tam w ogóle jest jakiś mroźny, dziwny koleś. O nie, idzie do mnie. Kurczę, jaki straszny. Ja już muszę odpalać kamery, będziemy mieli jakieś nagranie. Dobra, szybko włączam nagrywań. Ha, stanął w kamerze, patrzcie, kurczę. Stanął w kamerze i mi idealnie teraz, kurczę, ciebie będę nagrywał, cwaniaku jeden. Pokaż, na co cię stać. Ja tu będę mieć super nagranie, a ty co? Okej, załatwiliśmy go, bierzemy kamerę dalej. Słuchajcie, i dobra, tu jest chyba wejście. Wejdziemy normalnie do domku tej wiedźmy. Kurczę, co, obrazy?
Co ja mam tutaj wejść w te obrazy może? Wow! Tajne przejście, kurcze! O tak, mam cię, wiedźmo! Teraz pokazuj mi, gdzie jest twój kociołek i przechodzimy do nowego świata! Okej, po cichutku. Ty, nikogo nie widzę. Ona pewnie tutaj mieszka. Ha! Jaki stary telewizor ma! Ale beka, kurcze, jakie jaja! Słuchajcie, kurcze, gdzie ona jest? Nawet jej tutaj nie ma! Czysta chata, wolna chata, ale... O nie! O kurcze, bałem się. Szybko, wychodź, ty! Ej, gdzie jest Johnny? Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Kurcze, tam poszedłem, na dół! Chodź tutaj! Ja, gdzie masz kociołek? Gadaj, wiedźmo, do licha, gdzie masz kociołek? Nie ci nie powiem, co robisz w moim domu, chodź tutaj się bić, masz! Ej, przestań, kurczę, nie, tylko nie rzucaj, tymi miksturami nie czaruj, proszę cię. Myślisz, pokonałem... że co, pokonasz mnie? Pokonałem twoich wszystkich obrońców i jesteś tutaj sama, także nie fisaj lepiej. No. Oła, no, uciekaj, kurczę, uciekaj lepiej, ja nie ci mogę. Pokażę, o kurczę, krab jestem jeszcze. Wiecią, o nie, dobra, już musimy szybko zastąpić. O nie, kurczę, jakiś tutaj potwór. Pułapkę na nią zastawimy, jedna i druga i trzecia, kurczę. Gdzie ty jesteś? Ha. Pokaż się. Uciekłem ci, cieniasie jeden. Ja ci pokażę, O tak. No, mam gdzie cię. Gdzie jesteś? Ha, no dawaj, chodź tutaj, biegnij za mną. O nie! I co? Zostałaś uwięziona, cieniasko jedna. Ha, nie umiesz, kurczę, się bić. Słuchaj, gadaj, gdzie jest kociołek w twoim domku, dzięki któremu można przejść do innego świata. Mów, natychmiast. To jest inny świat, bardzo dobrze przeze mnie chroniony. Nic ci nie powiem o tym świecie i o żadnym kociołku. Lepiej zjewaj stąd, bo za chwilę wezmę swoje koleżanki, no. To weź, kurczę, i tak nawet tu nie uwolnią cię ani namiotle, stąd nie wylecisz, bo jesteś w pułapce. Na razie, kurczę. Jak sama nie chcesz mówić, to sam sobie znajdę ten kociołek. A zresztą Antoni pewnie wszystko wie. On, kurczę, tak naprawdę odpowiada za ten mój dzisiejszy odcinek. Mogłem jeszcze ją nagrać, kurczę, ale nie, lepiej nie będę nagrał takich rzeczy. Wolę nagrać coś family friendly, żeby nie było, że tutaj takie akcje, kurczę, że na przykład zamknąłem wiedźmę za kratkami. O, Antoni, kurczę, wszystko w porządku. Sytuacja opanowana. Uwięziłem normalnie wiedźmę w klatce. Wiedźma, kurczę, jest w klatce, w pułapce. Słuchaj, także musisz teraz do mnie tutaj jakoś przejść, wiesz? Nie, rady przez to. A co tam zbiegowisko? Antoni, co tam się dzieje, kurczę, z tyłu za... Słuchaj, widzisz? No, właśnie wszyscy podobno gadają tam o tym kociołku, rozumiesz? Niedługo tutaj będą ludzie, musimy pierwsi przejść przez te po prostu przejście dobra, dziwne, słuchaj, bo za chwilę będą inni. Ty, tu jest jakaś skrzynka, tu jest jakiś blok do modyfikowania. Podaj mi to, ja się tym umiem, znam się. Znasz się na takich rzeczach, co to jest, co dzięki temu można zrobić, co? Tyk i... Udało się, świetnie. Wyłączyłeś laser, kurczę, skakowałeś, Antoni. Masz te mieczyki, o których mówiłeś? Tak, masz tutaj dla ciebie i dla mnie. Jaki kozak, człowieku. No. Czekaj, ja tu może zastawię pułapkę, jak ktoś nieznajomy chciał przyjść. Właśnie. Okej, słuchaj, mam kamerę, mam już trochę nagrane, bo musiałem walczyć tutaj z ochroną wiedźmy. Ją też pokonałem. Słuchaj, gdzie tutaj jest ten kociołek? Musimy go odkryć czym prędzej. No, dawaj. Ja wiem, ziomeczku, ja wszystko już się dowiedziałem właśnie tamtego zbiorowiska. Tutaj jest tajemne chodzenie. Zobacz przejście i tutaj teraz zobaczysz i patrz się na to. Dobra, ty, kurczę, czekaj, i to jest ten kociołek? Tak, to jest ten kociołek, słuchaj, to jest właśnie ten kociołek, tajne przejście przez kociołek. I teraz, patrz, widziałeś te ostatnie filmy, bierzesz, słuchaj, sobie perłę i po prostu robisz coś takiego. Pyk, stajesz na kociołku tutaj wtedy właśnie i... Do środka tam, trzeba wejść, tam głęboko? Do środka musisz wejść i czekaj, trzy... I dwa. I co, i mocno rzucić w dno, tak, czy co? Patrz, on nie musi być wypełniony wodą, taki ma być goły? W sumie to nie wiem, a chcesz spróbować z wodą, czy bez? No nie wiem, spróbuj, kurczę. Może ja spróbuję, słuchaj, a ty mnie nagrasz, jak się przenoszę do innego świata. Bo tu super się kamera pomysł. Nie mieści. To słuchaj, ja tutaj wskakuję. To ja przytrzymam kamerę, mogę przytrzymać dobra, kamerę. Rzuciłem ci, słuchaj, masz ją? Masz ją? Czekaj, nie mam, spłynęła normalnie z tym, ale dobra czekaj. Dobra, no to dawaj, człowieku, mam z całej siły rzucić w dno, tak? Tak, dokładnie, dobra, to nagrywaj. Dziękuję cię. Nagrywaj, dawaj. 3, 2, 1, start! Ratunku, topię się! Kurczę, gdzie ja jestem? Jezu, co to jest, kurczę, czy wy to widzicie? Kurczę, gdzie ja w ogóle się dostałem? To chyba nie był dobry pomysł, żebyśmy my się gdzieś teleportowali do innego świata. Czy wy to widzicie? To jest, kurczę, nie wiem, jakieś dziwne budynki. Mam nadzieję, że w ogóle nic mnie tutaj złego nie spotka. Ej, chwila. Patrzcie, Atunku! Tam jakiś koleś, jakiś cyklop z jednym okiem. Pomocy! Kurczę. O, ty!
Co się stało, kurczę? Kto cię tutaj uwięził? Co? Co się dzieje? Tutaj uwięziły mnie normalnie wredne wiedźmy, bo to jest świat wiedźm i takich stworzeń, które są niespotykane w normalnie. To jest właśnie wiedźmy, cyklopi i wszyscy różni. Ja jestem cyklopem i one mnie tutaj uwięziły. Wredne wiedźmy. Ty, a widziałeś gdzieś może mojego przyjaciela Antoniego? Taki, kurczę, chłopaczek mniej więcej w podobnym wzroście co ja, mamy dopiero po 16 lat. Wszystko ci powiem, ale pierw mnie uwolni, rozumiesz? Dobra. Musimy znowu uwolnić. Dobra, jej, słuchaj, wydajesz się w porządku, no. Wydajesz się być w porządku, pięknie. Także mam nadzieję, a obiecasz, że mi krzywdy nie zrobisz? Nie, nie zrobię ci krzywdy, ja, no co ty, ziomeczku. Dobra, to wyskakuj, słuchaj, a tylko mnie raz uderzysz, to zobaczysz, słuchaj, ja znam wschodnie sztuki walki, zachodnie też, także uważaj. Słuchaj, twój kolega na pewno został porwany przez te oto wiedźmy, bo one są ogólnie bardzo złe i przez nie one, ja straciłem swoje moce, jak kiedyś byłem takim fajnym, dużym cyklopem i po prostu od tego czasu, jak mnie zaczarowały, to no to jestem taki, jaki jestem, ale słuchaj, mam na ciebie w ogóle mega propozycję. Jaka to propozycja? Mów konkretnie, o co chodzi. Wiesz co? Ja pewnie chcę się stąd wydostać. Chciałbyś, czy... No pewnie, że chcę się stąd wydostać. Chcę znaleźć jak najszybciej mojego przyjaciela i zwijać stąd. Kurczę, ja się boję tego świata. Mam nadzieję, że mi się krzywda tutaj nie stanie. Wiesz co? Ja ci powiem w takim razie, jak chcesz się wydostać, to ja ci powiem, jak się stąd wydostać. Ale pierw zdobędziesz coś od wiedźm dla mnie. No dobra, co mam zdobyć dla ciebie, co? To być taką jedną miksturkę i taki jeden patyk, taki po prostu z zakręciami. Wiesz co, wiecie to jest? Ja ci już powiem. No, gdzie to? Mów. Idziesz właśnie tutaj, idziesz do góry na tą wieżę i widzisz tą taką dużą chmurę białą. No widzę, tam na samym środku jest chmura, no. Tak, właśnie tam jest po prostu to ukryte, ta mikstura. I tam się dostaniesz przez jedną z wież, taki teleport magiczny. Dobra, słuchaj, a masz może, nie wiem, jakieś przedmioty, bo ja w ogóle wszystko straciłem, gdy się przenosiłem do tego świata, nie mam żadnych mieczy, nie ma zbroi. Co jak ty, kurczę, widzę tam wiedźmę. Uważaj! Kurczę, masz jakieś zbroje albo jakieś mieczyki, kurczę, ja nie jestem ubezpieczony, nie kurczę. Przygotowany, rozumiem, dobra, już ci dam, no. Kurczę, no byłem przygotowany, ale wszystko mi zniknęło. Ja cię, dzięki, fajny mieczyk. O kurczę, dobra, dziękuję, dwa starczą, proszę, słuchaj. Jakieś spoko. Jabłka ewentualnie mi byś mógł dać, słuchaj. No, to mogę ci dać te jabłka, ale wiesz. Dobra, to dawaj szybko, bo jak chcę lecieć, chcę to załatwić, chcę stąd się zwijać czym prędzej, szybciutko. Dobra, zwijaj się, ziomeczku. A te wiedźmy są słabe czy silne ogólnie? Będą stawiały opór? No, wiesz co, nie wiem, słuchaj, musisz sam się okaże. Ja tutaj czekam na ciebie, dobra? Dobra. Chodź tutaj, wiedźmo, ja muszę, kurczę, dla cyklopa zdobyć jakieś itemki, kurczę, jakąś tam miksturę i coś tam jeszcze, jakąś różdżkę, zaraz za moment to zobaczymy, ale te wiedźmy to, kurczę, jakieś słabe są. One nawet, kurczę, tutaj nie wiem, czy umieją czarować. Gdzie jest Antoni? Antoni! Muszę go znaleźć, kurczę, czym prędzej, bo chłopak w ogóle, kurczę, też gdzieś zaginął. O, ty, ta potrafi czarować, o nie, rzuca mi miksturami. O nie, kurczę, żeby mnie tylko nie trafiła. Ty, kurczę, wiedźmo, ja ci dam. Biorę, kurczę, rybę rekina, rybę piłę, kurczę, i normalnie cię zaraz tutaj poskładam. Raz, dwa, trzy, bęk. O kurczę, trafiła mnie. O, ty nie zarazisz mnie, bestio jedna. Okej, okay. Czyli musimy ogólnie wejść tam na górę. O nie, tam jest następna wiedźma, już stoi co tutaj się kapi. Co ty tu robisz, ziomeczku? W tej chwili w ogóle byk. Dlaczego mi wiedźmy atakujesz, co? Kurczę, no same się na mnie rzucają. Co? Ja tylko przyszedłem tutaj. O, przestań, bo mi zabrałeś pół życia, kurczę. Przestań mnie czarować. Ja się muszę dostać tam na górę, kurczę, po super itemki dla cyklopa. Co? Dla cyklopa, ty z nim współpracujesz? Koniec z tobą, koniec! Jak, kurczę, koniec ze mną? Nie, ja cię zaraz załatwię, kurczę. Daj mi spokój, ja tu będę wchodził do góry. O, jakaś skrzynia. Ty, ile jabłek? Enderperły, dobra, szybko biorę. Ja nie mogę, ja szybko ucieknę tam enderperłami. Szybko do góry, czy im wyżej, tym lepiej. Okej, dobra, jestem już tak wysoko. Jacie, jesteśmy już praktycznie na samej górze. O nie! Kurczę, jakiś potwór, co to za bestia? Na długo zepchnąć, na długo spadaj. Cieniasie, ha, zleciał. Ale ja jestem, kurde, dobry. Czekajcie, tutaj też są jakieś perły, ale już mam ich wystarczająco. Okej, okay, muszę się dostać tam. On powiedział, że tam, gdzie są chmury, to tam właśnie ogólnie będę musiał się dostać po tą różdżkę i po tą miksturę, tylko nie mam pojęcia w ogóle, jak to zdobyć. Ty, tutaj coś jest dziwnego. To wygląda w ogóle dosyć dziwnie, muszę przyznać, ale może, kurczę, spróbujemy tutaj wejść. Ty, kurde, gdzieś mnie przeniosło. Gdzie jestem? Chwila, muszę tutaj wyjść. Ty, jestem w tym budynku między chmurami. Tak, a więc to tutaj się miałem dostać. Czekajcie, jest jakaś skrzynka. I jacie, jest rzeczywiście różdżka i miotana odmieniająca.
Dobra, kurczę, to jest jakaś mikstura odmieniająca. Czyli w ogóle on chyba chce się odmienić. On powiedział, że był kimś innym tak naprawdę i że się zmienił, ale no dobra, spoko. Damy mu te miksturki i powie mi przynajmniej, jak się stąd wydostać. Także czekajcie, jak stąd tylko wydostać się... Ty, o, tam jest woda na dole, może tutaj bym rozbił szybę, okej, i skoczę tam na dół po prostu. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Uhuu! Ja nie mogę, ale piękny skok zrobiłem. Czekajcie, gdzie to dokładnie było? Tutaj gdzieś, powinien być tutaj gdzieś ten cyklop. Kurczę, jak mi się udało. Mam nadzieję, że teraz mi powie, jak stąd się wydostać. Wystarczy później tylko, że znajdę Antoniego i już będzie sprawa normalnie załatwiona. Gdzie ten cyklopek tylko jest? Nigdzie go tutaj nie widzę niestety. Nie wiem, czy mam gdzieś iść dalej, czy gdzieś tutaj on powiedział, że będzie czekał na mnie. Słuchajcie, a może pomyliłem strony? Może to było z innej strony? Teraz już, kurczę, nie pamiętam, pogubiłem się tutaj. Pójdziemy zobaczyć teraz tam, bo możliwe, że, kurczę, się zgubiłem za dużo tutaj. O, widziałem tam chyba go. Widziałem tam, dobra, także lecimy czym prędzej. Szybko, szybko, szybko. Cyklopie, cyklopie, o, jesteś, kurczę, jesteś, pomyliłem super, się, nie z tej strony cię szukałem. Słuchaj, mam tutaj miksturę i różdżkę, udało mi się to zdobyć. Uważaj, bo tutaj są wiedźmy, choć się schowamy. Chodź. Dobra, daj, trzymaj, cyk, mam trzy te mikstury, także trzymaj. Jest, jej, świetny jesteś, świetny, dobra, to trzy, dobra. Dwa, jeden. Co ty robisz? Co ty kombinujesz, ej? Dobrze się czuję, jak teraz, ja nie teraz, mogę. Teraz, nie? Wow! Ty, o nie, o kurczę, co ty, kim ty jesteś? Ty jesteś bestią, kurczę. Ja nie mogę, ja się boję ciebie. No, jestem bestią, a ty wiesz, co zrobiłeś? O nie. Żartowałem, słuchaj, te wiedźmy są dobre. O nie, oła, oła, kurczę, ustrzeliłeś mnie, wiedźmy są dobre? Dla kogo są dobre, co? One są dobre, one chronią twój świat przed nami, cyklopami, bo my tutaj jesteśmy źli w tej historii. Ja jestem mega złym cyklopem i tutaj chciałem cię oszukać, teraz wszystko zniszczę. Nie, przeniosę się do waszego świata. Kurczę, zaraz cię sklepię, ty. Co sklepiesz mnie, słuchaj, ja jestem nie do pokonania. Bum, ja jestem, uciekaj, kurczę, lepiej, uciekaj, mały. O nie, kurczę, nie, w ogóle daj mi spokój, nie strzela, ja się boję. O nie, kurczę, ale mnie noga boli. O kurczę, ała, moja noga, żebym jeszcze raz nie trafił. Okej, muszę się tu położyć. Położę się tutaj gdzieś i muszę odpocząć. O, słuchajcie, w ogóle nogę sobie chyba przypaliłem. Normalnie nogę sobie przypaliłem. Jest bardzo niedobrze. Nie wiem w ogóle, gdzie jest Antoni. On mi miał powiedzieć, jak się stąd wydostać, a ja, kurczę, mu zaufałem i nie wiem. Nie wiem, jak mam się stąd wydostać. Ja cię kręcę. No i co ja teraz zrobię? Jestem tu sam. Nikogo nie widzę dookoła. Ty, czekajcie. Wow, widzę tam Antona. Antoniego, kurczę, jestem tutaj. Kiepsko się czuję. Słuchaj, temu cyklopowi chciałem pomóc, a okazało się, że to jest zdrajca i on, kurczę, tak naprawdę w ogóle mnie pokonał i musisz mi pomóc. Słuchaj, nie, noga czekaj, mnie bardzo boli. Mam dla ciebie specjalną miksturę. Wiesz, te wiedźmy są dobre, słuchaj, co ty zrobiłeś? Masz miksturę. Kurczę, wiedźmy są dobre, mi się wydawało, że nie, słuchaj, ten cyklop, wypuściłem go na początku z klatki, później powiedział, że mam iść na te wiedźmy, słuchaj, dał mi mieczyki jakieś i walczyłem z tymi wiedźmami, musimy się stąd wynosić, tu nie jest bezpiecznie. Nie. Antoni, kurczę, w ogóle najgorsze jest to, że mi zniknęła kamera i nic nie nagrałem, rozumiesz? O nie, tylko nie to! Słuchaj, ale ty, pierw musimy... Czekaj, bo ty miałeś w sumie tą kamerę. Ty, no ty tobie też ona zniknęła? Nie, mam ją, patrz, i wszystko zostało nagrane. Zobacz! Jej, kurczę, moja podróż i twoja podróż, zobacz! O super, kurczę, to może jednak będzie jakiś materiał na YouTube'a. Słuchaj, musimy się stąd wynosić, ten cyklop tutaj zniszczy całe miasto tych wiedźm. One muszą znowu zrzucić na niego zaklęcie, żeby został zmniejszony. Widziałeś gdzieś go tutaj? Widziałem! Poszedł w tamtą stronę, ty! Może go pokonamy? To będzie super na filmiku, jak myślisz? Kurczę, no ale jak my go pokonamy? On jest za silny, patrz, słuchaj. Masz jakiś pom... Ty! Kurczę, skąd ty masz takie rzeczy, co? Od wiedźma takie wiedźmy, chcesz jedną? No kurczę, pewnie, że chcę. Ja nie mogę, to ty ja myślałem, że wiedźmy cię porwały, kurczę, a teraz się okazuje, że one, kurczę, są dobre, tak? Tak, one są dobre, ale słuchaj, wiesz co? To ty idź na tego cyklopa, a ja pójdę po miecze do domu. Co? Kurczę, ty sobie jaja robisz? Ja się trochę cykam, Antoni, wiesz? Ty, kurczę, zawsze idziesz po miecze w najgorszych sytuacjach, to idź, kurczę, jak zwykle. Dobra, idę. Nie ma się czego po nie spodziewać. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że zawsze jest to samo? Że w najgorszych sytuacjach Antoni gdzieś ucieka, a to po miecze, a to po coś innego, słuchajcie. Ja nie wiem, no sam się rozprawię już z tym cyklopem, ja się nie boję tak naprawdę go, mimo że jest taki silny. Cyklopie, gdzie jesteś? Pokaż.
strasznie, kurczę, mam teraz władającą, kurczę, różdżkę i nic mi nie straszne, kurczę, gdzie on w ogóle się podział? Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, nie słyszę tu żadnych wybuchów ani nic. O, słyszę go. Gdzie on jest? I teraz wszystko zwalę. Gdzie ty jesteś, ziomeczku? Słyszę cię, tak? Ja ciebie słyszę. O kurczę, jest tam. Kurczę, mam teraz super różdżkę tak naprawdę, cyklopie, i ciebie pokonam, rozumiesz? Co? Pokonam cię. Mnie się nie da pokonać, zobacz na to, bam. Ej, przestań, kurczę, niszczyć ten świat, rozumiesz? Bo cię twoim własnym mieczykiem, który mi dałeś, pokonam. Mam cię pokonać? Nie da żadna. Ała, o nie! Dobra, ha? Słuchaj, koniec z tym, rozwalam ten i za chwilę przyjdę do twojego świata i cię pokonam, o nie! Nie, kurczę, do mojego świata to gwara od mojego świata, rozumiesz? Masz tam się nawet nie zbliżać i przestań, kurczę, niszczyć tutaj. Przestań, poddajesz się? Cyklopie, przestań, bo ci nóżki normalnie podetnę. Poddaję się, tylko nie to! Jejku, no, dobra, zachowaj mnie, zachowaj. Ała, o nie! Ała, nie, o nie, tylko nie, kurczę, to! Nie ma litości dla zdrajców! Nie ma litości dla zdrajców! Pokonałem go! Juhu! Słuchajcie, najlepsze, że kurczę, Antoni zostawił włączoną kamerę i wszystko się nagrywało cały czas! Juhu, będę mieć super materiał! A ten to zawsze z tymi mieczami. Miałeś po miecze i kurczę, jak zwykle się nie pojawił. Ja po prostu w niego nie wierzę, nie wierzę po prostu, co to jest za typek. To jest po prostu największy tchórz, jakiego chyba znam. Ale przynajmniej mi fajne pomysły na filmiki podsyła. Hej, i co, no gdzie masz te miecze, człowieku? Czekaj, już, chwila. Mam kurczę. Miecze, co, ale wiesz, w ogóle coś znalazłem, coś muszę ci pokazać. Ty, człowieku, co znalazłeś, kurczę, już te miecze nawet nie są potrzebne, pokonałem tego cyklopa samemu, wiesz? Kozak, ziomek. Hej, chodź, tutaj jest, wieś mi pokazało, że tutaj jest tajemne wejście i możemy wrócić do naszego domu. Serio? Tak. No to kurczę, wskakujemy czym prędzej, słuchaj, już się nie mogę doczekać. Ja już chcę do swojego łóżeczka położyć się, słuchaj, w spokoju. Jaka kraina piękna. O kurczę, ustawiam tu kamerę. Tutaj jest pięknie. Widziałeś to? Ja no, cię kręcę. Mega kozackie. Tutaj stąd się da rado wydostać? Tutaj jest jakoś wyjście do naszego świata? Tutaj jest wyjście do naszego świata. Na szczęście pokonałeś cyklopa i teraz nic nam nie zagraża. Choć pójdziemy tędy i tutaj właśnie mi tłumaczyły te wiedźmy, że na środku tam jest kociołek. I kociołkiem trafimy po prostu do domu. Rozumiesz? No dobra, no to dawaj. Sprawdzimy, czy ten... Ty, jest kociołek z wodą. Kurczę, myślisz, że się uda przeteleportować do domu? Idziesz pierwszy, czy ja pierwszy? Ty pierwszy, bo ja się trochę cyka. Dobra, to nagrywaj mnie, słuchaj, ale dobra, będzie dobra. Super, będzie milion wyświetleń na YouTubie, dobra, ale zimna woda, brr, normalnie ona jest taka zmrożona. Dobra, słuchaj, to na trzy, ja się teleportuję, uwaga, raz, dwa, trzy.